Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii Zagadek Kryminalnych i dzisiaj będę mówić o sprawie, o której przedstawienie dostałam od Was dużo próśb. Wiem, że ta sprawa jest dość znana i że są już materiały na jej temat na polskim YouTubie, jednak muszę przyznać, że ja się nie zorientowałam. Dowiedziałam się o tym dopiero jak już miałam gotowy cały scenariusz do dzisiejszego filmu i najprawdopodobniej jeśli wiedziałam o tym wcześniej, to ten materiał po prostu by nie powstał. Jednak wiem również, że większości osób takie dublowanie tematów po prostu nie przeszkadza. Części osób jednak tak, dlatego uznałam, że taki wstęp, który teraz robię, jest konieczny, żeby uniknąć części z komentarzy, które dostaję pod filmami, w których tematy się powtarzają. Jednak na początku zaznaczam, że nie widziałam żadnego z tych dostępnych do tej pory filmów i research do tej sprawy jak zwykle zrobiłam na własną rękę, dlatego mam nadzieję, że nawet jeśli znacie tę sprawę, to dzisiaj dowiecie się czegoś nowego na jej temat. I jeśli chcielibyście poznać szczegóły historii dziewczyny, która przez dekady była znana jedynie jako Buckskin Doe, to zapraszam Was do oglądania. Jest to sprawa osoby NN, czyli takiej, której tożsamości przynajmniej na początku nie udało się ustalić. I nieczęsto mówię o tego typu historiach w odcinkach z tej serii, ponieważ muszę przyznać, że są dla mnie dość frustrujące. Znacznie różnią się od takich typowych, nierozwiązanych zagadek, na przykład zaginięć tym, że w przypadku tych pierwszych wiemy, kim była ta osoba, która zaginęła, wiemy, jak się nazywała, skąd pochodziła, znamy jej przeszłość, relacje jej bliskich i czasem nawet relacje świadków, a w przypadku historii osób NN wiemy tylko, jak czyjeś życie się skończyło. Takie sprawy są dla mnie bardzo ciężkie. Wiem, że zawsze, gdy o nich czytam, mam ogromny niedosyt. Jednak w przypadku tej sprawy, o której będę dzisiaj mówić, po wielu latach udało się przynajmniej częściowo rozwiązać tę zagadkę. 24 kwietnia 1981 roku w rowie przy drodze Greenlee Road w mieście Troy w stanie Ohio, w hrabstwie Miami w Stanach Zjednoczonych odnaleziono ciało młodej kobiety. Zostało zauważone ze względu na charakterystyczny poncho z frędzlami, które miała na sobie. Leżała skulona w pozycji embrionalnej, była ubrana, ale nie miała na sobie butów. Oczywiście na miejsce natychmiast została wezwana policja i wieści o tym, co się stało, wkrótce wstrząsnęły lokalną społecznością. Przyczyna zgonu była łatwa do ustalenia. Dziewczyna miała widoczne na czaszce i szyi ślady i późniejsza autopsja potwierdziła, że na początku została dotkliwie pobita, a następnie uduszona. Ustalono również, że została odnaleziona niedługo po swojej śmierci. Czas zgonu ustalono na 23 kwietnia 1981 roku, czyli nie więcej niż 2 doby przed swoim odnalezieniem i najprawdopodobniej nie zginęła w tym rowie, w którym ją znaleziono. Ze względu na ten niezaawansowany stan rozkładu zwłok, szanse na szybkie ustalenie jej tożsamości i nawet zebranie śladów, które pozwolą na odnalezienie osoby, która ją skrzywdziła, były bardzo duże. Udało się stworzyć bardzo dokładny opis i portret tego, jak dziewczyna wyglądała przed śmiercią. Było wiadomo dokładnie, co miała na sobie i nawet jaką miała fryzurę. 2 warkocze związane niebieskimi gumkami. Ilość tych dostępnych szczegółów dawała nadzieję, że ktoś, kto widział dziewczynę w godziny poprzedzające tę tragedię, rozpozna ją i zgłosi się na policję z informacjami. Dziewczyna miała rude włosy, brązowe oczy, ważyła około 55 kg i mierzyła 1,65 m wzrostu. Miała na sobie luźne dżinsy, sweter z golfem w bardzo charakterystyczny wzór i rzucający się w oczy skórzany poncho. Ze względu właśnie na ten strój, śledczy do czasu ustalenia jej tożsamości nazywali ją Buckskin Doe lub Buckskin Girl. Niezidentyfikowane kobiety w Stanach Zjednoczonych bowiem określa się jako Jane Doe. Jest to właśnie odpowiednik polskiej osoby NN. Niestety, już niedługo po rozpoczęciu śledztwa okazało się, że policja nie będzie miała tak łatwego zadania, jak przewidywano. Motyw sprawcy był niejasny. Przeważnie ataki na młode kobiety mają podłoże seksualne, ale w przypadku Buckskin Doe nic nie wskazywało na to, że był to atak na takim tle. Na tej podstawie wykluczono sprawstwo jednego z seryjnych morderców, którzy grasowali w tamtym czasie w Ohio, ponieważ jego modus operandi był zupełnie inny. I to, że tożsamości dziewczyny nie udało się ustalić, było bardzo zaskakujące. Nie tylko dlatego, że została odnaleziona tak szybko, ale również dlatego, że jej stan fizyczny nie wskazywał na to, że była bezdomna albo że prowadziła koczowniczy tryb życia. Była bardzo zadbana, w dobrej kondycji oraz wszystko wskazywało na to, że niedawno miała wykonywane
zabiegi stomatologiczne, co oznacza, że miała pracę albo chociaż rodzinę lub partnera, którzy pomagali jej się utrzymać. Nietypowe więc było to, że na zdjęciach nie rozpoznał jej nikt z jej bliskich albo chociaż współpracowników, przełożonych lub ktokolwiek inny z jej pracy. Z materiału znalezionego na jej ubraniach oraz ciele udało się ustalić, że w ostatnim czasie dużo podróżowała i to właśnie stało się jedynym logicznym wytłumaczeniem tego braku zgłoszeń i braku osób, które ją rozpoznały. Jednak sprawa była głośna w całych Stanach Zjednoczonych i pojawiła się wtedy teoria, że dziewczyna mogła nie być Amerykanką. Wtedy jednak, gdy nagłośniono sprawę międzynarodowo, nadal mijały kolejne tygodnie i nikt nie zgłaszał się na policję. Funkcjonariusze zaczęli wątpić, że kiedykolwiek uda się poznać jej tożsamość i sprawa ucichła na kolejne wiele lat. Dopiero w 2016 roku sprawa została ponownie wzięta pod lupę. Stworzono nowe portrety i teraz dostęp do internetu był powszechny i to dawało nadzieję na pomoc ze strony internautów, czyli zwykłych ludzi, którzy po prostu interesują się sprawami kryminalnymi i którzy, jak wiemy, coraz częściej są w stanie pomóc w rozwiązaniu spraw takich jak ta. Musiały jednak minąć kolejne 2 lata i w sumie 37, odkąd ciało Buckskin Doe zostało znalezione, żeby nastąpił upragniony i wyczekiwany przez wszystkich przełom. Dzięki organizacji DNA Doe Project, która zajmuje się właśnie wyłącznie takimi sprawami niezidentyfikowanych ofiar, udało się ustalić tożsamość dziewczyny. I dokonano tego dzięki nowoczesnym technologiom, które w ostatnich latach pozwoliły na zamknięcie wielu innych podobnych spraw. W tym przypadku wykorzystano próbkę krwi, która została pobrana w 1981 roku i przez prawie 40 lat była przechowywana w zupełnie nieodpowiednich warunkach, m.in. w temperaturze pokojowej, ale na szczęście i tak nadała się do przeprowadzenia analizy i porównania. DNA Buckskin Doe porównano z materiałami genetycznymi dostępnymi w bazie, do której ludzie z całych Stanów Zjednoczonych mogą wysyłać próbki w celu ustalenia swojego pochodzenia i odnalezienia swoich bliskich. Udało się wtedy znaleźć krewnych dzewczyny i w końcu 10 kwietnia 2018 roku Buckskin Doe została zidentyfikowana jako Marcia Lenore King, pochodzące ze stanu Arkansas w Stanach Zjednoczonych, z miasta Little Rock. W 1981 roku miała 21 lat i co najbardziej tragiczne, jej zaginięcie nigdy nie zostało zgłoszone przez nikogo z jej bliskich. Była pełnoletnia, dlatego odebrano to po prostu jako ucieczkę. Marcia od najmłodszych lat wykazywała skłonności do nietrzymania się zasad, kilkukrotnie uciekała właśnie z domu, była tak zwanym wolnym duchem i buntowniczką. Uwielbiała również podróżować, dlatego nikogo z jej rodziny nie zdziwiło to, że nagle zerwała z nimi kontakt. Niestety, jakimś cudem informacja o poszukiwaniach tożsamości dziewczyny, której ciało zostało odnalezione w Ohio, nigdy nie dotarła do rodziców Marcji. I co najsmutniejsze, oni przez wszystkie te lata specjalnie nie przeprowadzali się i nie zmieniali nawet numeru telefonu, w razie gdyby ich córka zdecydowała się kiedyś wrócić. To, że po tylu latach udało się ustalić jej imię i nazwisko, nie oznacza jednak, że sprawa może być uznana za zamkniętą. Osoba odpowiedzialna za jej krzywdę nadal pozostaje nieznana. Od 37 lat jest gdzieś ktoś, kto dokładnie wie, co się stało i możemy mieć tylko nadzieję, że po tym ogromnym postępie w sprawie zaczął się ponownie niepokoić, ponieważ nie ma wątpliwości, że po prawie 40 dekadach, gdy sprawa była tylko jedną z wielu w Archiwum X, sprawca czuł się nieuchwytny. Przez ostatnie 1,5 roku sprawa jest otwarta i policja w Ohio liczy na zgłoszenie od osób, którym prawdziwe zdjęcie Marcy King lub jej imię może coś przypomnieć, że jednak miały z nią kontakt krótko przed jej śmiercią. I to jest już koniec tej sprawy. Wydaje mi się, że ten odcinek może być trochę krótszy niż zwykle, ponieważ tych informacji dostępnych w internecie nie jest wiele, ale i tak myślę, że warto mówić o tego typu sprawach, ponieważ to one dają nadzieję na to, że inne, stare, nierozwiązane sprawy mogą być zamknięte. Oczywiście w tym przypadku ta zagadka została rozwiązana jedynie połowicznie, ale i tak myślę, że przy okazji jej warto docenić niesamowitą pracę naukowców opracowujących i wykorzystujących te nowoczesne technologie, które dają nadzieję na danie odpowiedzi wielu rodzinom, które straciły swoich bliskich.
I nawet jeśli ta odpowiedź nie jest taka, jakby chcieli i ich najbliżsi nigdy nie wrócą bezpiecznie do domu, to bardzo często nawet najgorsza odpowiedź jest lepsza niż życie w niewiedzy. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, jestem ciekawa Waszego zdania na ten temat, a może słyszeliście o innych podobnych sprawach, w których po latach udało się ustalić tożsamość wcześniej niezidentyfikowanej osoby. Oczywiście, jeśli macie propozycje o jakichś innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to dajcie mi znać w komentarzach, a teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!